Cześć, witajcie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Ember. Dalej próbujemy się wydostać z tych przeklętych ruin, w których to zostaliśmy wskrzeszeni. Natomiast zanim jeszcze udamy się do wyjścia, tak totalnie do wyjścia... spróbujemy je sobie jak najbardziej przeeksplorować. Do not touch that book. It is cursed. Book of Vitality. To jest jakiś wiersz. Ojej, oj. Weźmy się, skupmy, tak? Naraz. Jak ja to mogę zrobić tak we dwóch? W tym sensie. O, no dobra, niech będzie i w ten sposób. Dajmy sobie po eliksirze. Nie dalej. Tutaj już przeciwnicy są otwarci. Dobra, tutaj obu dobrze sobie zaznaczyliśmy. Bo tutaj nam się trafił jakiś mag i dlatego być może. Gdzieś tam jego zaklęcia omijają naszą obronę. Teraz powinienem sobie muzykę trochę przyciszyć, co? Trochę tak. Dialogi trochę głośniej. Reszta chyba jest ok. Zakładam, że jeżeli jest to tom witalności. No i tu mamy różdżkę. I co tu jest jeszcze? To jakaś tam zbroja. To też jakaś tam zbroja. W każdym bądź razie, gdzie jest ta różdżka? Kill of Tasak. Przysiągłbym, że gdzieś zebrałem różdżkę. A tym się może zajmę w przyszłości. Jemu natomiast dam tarczę. Zmiana w obrażeniach nie będzie za duża. Ale może nam to pomóc. Dobra. Tom witalności. Dał nam jeden do witalności. No i super. Czyli warto czytać tu książki, natomiast po przeczytanej takiej książce trzeba sobie poradzić ze wszystkimi. Item received. Crude wand. Czyli jednak gdzieś... O, jest różdżka, widzę. Magiczna i tylko obrażenia ma nie za duże. No dobra. W razie tym się nie przejmuję. Jeżeli kiedyś zdecyduję się na magię, albo może spotkam maga zresztą na swojej ścieżce, któremu będzie po drodze z moimi zadaniami i może wyruszy z nami w podróż. Nie raz i nie dwa, przecież tak bywa. Rozumiem, że te lochy po prostu mają zostać takie nieprzeeksplorowane, żebym miał tutaj powód do powrotu. Czy ja słyszałem kurczaka? Czy wy też słyszeliście gdzieś tu kurczaka? No, tu jest otwarte. He seems to have died from reading that book. Who knew reading was fatal to goblins? Book of Summoning Wishes. Jest zapisana w goblińskim. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Zabierzmy ją. Złe, dzikie kurczaki. Jest strasznie twarde te kurczaki. No właśnie, nie przesadzajmy może, co? Niech mnie tu twórcy gry nie irytują kurczakami, ludzie, hej. Dobra, rybki. Ale jest też wędka. Oj, gdzie ty idziesz w ogóle? Tutaj wędka. Nie macie jakiegoś dziwnego wrażenia, że tamten goblin, czy co to tam wcześniej spotkaliśmy, ma coś wspólnego z tym jegomościem? Ja mam jakieś takie dziwne wrażenie. Dobra. Co nam się udało podnieść, to nasze. Biały ołtarz. Wcześniej mieliśmy niebieski, Altar of the Blue. Teraz mamy biały ołtarz.
Czy jest tak może, że jak położę jakiś kamień, który jest biały, bo tych kamyków trochęśmy zebrali ostatnio. Ametyst, opal jest chyba biały, no nie? Zaraz, to wziąłem ember. No, jak nie jesteśmy w ruchu, ja bym ten opal tu położył. No w ogóle to mogę go tak odłożyć. Nope. Czyli to w ten sposób nie działa. A w ogóle cokolwiek mogę tam położyć. Tasak. Nope. No dobra. Na razie nie wnikam, bo wsiąknę. Nie ma też tam żadnej książki, z której mógłbym się czegoś dowiedzieć. Natomiast przejdę się do tej istoty. Czy ja mogę gdzieś sobie tak kliknąć na mapę i on pójdzie? Nope. Przejdę się do tej istoty, bo ona może... Może być tak, że ona rzeczywiście tam gdzieś potrzebowała tej wędki, czy może samej tej księgi? Mnie to nie zaszkodzi w sumie. Szybka przebieżka. Na poprawę apetytu. Nie wiem, co to za świecące efekty. Może to jakieś efekty dawnego zaklęcia? Które miało ich chronić, a uwolniło się, kiedy zginęli. Już jesteśmy blisko. No dobra. Halo, Olegar, słuchaj, bo... Może jakbym mu tak wyrzucił tą wędkę, co? Chcesz wędkę? I don't want that. Czyli można mu coś takiego dać, no? A jakbym mu dał rybkę? Rybka też zła, co? Ani to, ani to. To może tą książkę? No tak z ciekawości. Doink? Nie. Może smażoną rybkę? O, odmawiasz smażonej rybki? No to w takim nie. Skorzystajmy w takim wypadku z... Z tego, że tutaj jesteśmy. I moglibyśmy właśnie usmażyć trochę kurczaka. Dobra, trochę surowego mięska. I te rybki. Mogą nam się przydać jeszcze do czegoś. Zanim odpoczniemy. Wydaje mi się też, że powinniśmy rozbić obóz tuż przed wyjściem stąd. Tak z czystej ciekawości. Tu jest złoto. Wcześniej widzieliście to złoto, dlaczego nikt mi nie powiedział? Dobra. Sprawdźmy sobie mapę. Bo na mapie mamy jeszcze kawałek do wyjścia. Natomiast zaczęła się noc, więc to chyba nie jest taki zły pomysł. Może nie wait, tylko raczej, o właśnie, przespać się. Okej, 25% więcej punktów doświadczenia otrzymamy. Jest to zawsze jakiś boost. Ciekawe, czy też są przedmioty, które tak działają. No ale czuję się wypoczęty. Mam wielką tarczę na plecach, więc ten odpoczynek dobrze mi zrobił. Ruszajmy dalej. Dum dum. Oczywiście przeszukując wszystkie szkielety, jakie tylko mamy gdzieś pod ręką. Dobra, kolejna książka. Okej, czyli czeka nas spotkanie z jakimś bossem, a to był podręcznik do tego, jak z takimi bossami sobie radzić. Szybki zapis. Miałem nosa, kiedy... Dobra, Spider Queen. Może byśmy do niej strzelali? Zaraz zobaczymy, jaka jest jej taktyka. Spamujmy tym podwójnym atakiem.
Okej, w zasadzie wszystko poszło po naszej myśli. I zbroja. Nowa zbroja. C. Nowa zbroja. Zbroja. Płytowa zbroja pająka. Dużo siły i. Daje nam doskok jeszcze. No niech będzie. W końcu, skoro nam zwiększa statystyki. Tak się zastanawiam, czy to jest zbroję widać. O, widać. Widzicie? Tu jestem cały w bandażach. Tu jestem ubrany w jakąś maskę asasyna. A tu rzeczywiście jestem ubrany w jakąś zbroję płytową. No okej. To mi się podoba. Natomiast szkoda, że ten pająk nie miał niczego w sobie więcej. Tu drzwi są zamknięte. Tutaj drzwi również są zamknięte. Coś czuję, że jeszcze kiedy nabędę trochę umiejętności, przyjdę tutaj jeszcze raz. W starych RPGach, takich typu Neverwinter właśnie, były takie miejsca, gdzie po prostu siadaliście sobie z kartką i długopisem. Zapisywaliście albo rysowaliście sobie te podziemia, bo zwyczajnie nie szło oznaczyć sobie punktów na mapie, albo za dużo punktów musielibyście oznaczyć. Więc nie we wszystkich grach było to możliwe kiedyś. Dobra. This is the exit. We are free of this place. No to ruszajmy. Ciekawe, czy ten bonus doświadczenia jest dostępny dla nas też. Tylko przez walkę, czy też przez wykonywanie zadań. Och, dzięki niech będą bogom. Udajmy się do wioski Darkwood. Darkwood? Czy nie jesteśmy gdzieś w pobliżu Radiance, czyli, wiem, promieniowania, czegoś w tym stylu? Jesteśmy. Widzisz, Radiance jest bardzo dobrze ukryte w górach na północnym zachodzie. Dobrze mówię? West to jest zachód, wschodzie. Ale przez ruiny Darkwood mój zakon utrzymuje kontakt, tak? Rozumiem, tylko najpierw musimy się zająć pewną kompanią. Mamy towarzystwo. Johan zastanawia się, czy się zjawimy jeszcze z powrotem wśród żywych. Kimże jesteś? Jestem Johan, a ci ludzie są ze mną. Zostaliśmy tutaj, aha, okej, czyli zostali tu przysłani, żeby się nas pozbyć. Więc dlaczego rozmawiamy, a nie walczymy? A, jego współpracownik nie wspomniał o tym, że jestem niosącym światło, Lightbringerem. Czyli to coś oznacza więcej. Tymi, którzy w wojnie dzierżyli całą wiedzę o kamieniach, które spadły z nieba. Są dwie rzeczy, których nie lubię w tym świecie. Ciepłe piwo i pająki. Kto cię wynajął? Nie mam zielonego pojęcia. No dobra, w końcu nas nie zaatakował, więc nie mamy po co mu się odwdzięczać. Natomiast jeżeli kiedyś wejdzie nam w drogę, to wtedy skrócimy go o głowę. Okej. No i się czegoś od razu dowiedzieliśmy. Dobra, to jest obozowisko tych złodziei. What you looking at? Dobra. Co my tu mamy? Guide to leveling up. Za każdym razem, kiedy dostaniesz poziom, masz kilka punktów do rozdysponowania w siłę, zręczność, inteligencję i witalność. Twoje statystyki zwiększają twoje obrażenia, obrony i tak dalej, i tak dalej. I działanie twoich zdolności, czyli mamy jeszcze więcej.
Aha, no i ekwipunek mam wymagający jakiejś statystyki, żeby go używać. Okej. Dobra. Musimy sobie to jakoś w jakiś sposób ogarnąć. Klikamy sobie level up. Czy możemy to zamknąć w dowolnej chwili na ten przykład? Możemy. Tylko jak do tego później powrócić? Charakter shit. No okej, czyli możemy. W jakiś sposób. Na razie nie mam zielonego pojęcia, w co chciałbym sobie... Mogę zresetować statystyki? A to dobre. Na razie nie mam pojęcia, na czym chciałbym się skupić. Nie spotkałem też żadnej zbroi, czy w ogóle części ekwipunku, której nie mógłbym unieść. Więc na razie sobie daruję. Zwiększanie czegokolwiek. Zostajmy przy tym, przy czym jesteśmy. Natomiast przydałby nam się kupiec. Mapa. No to obozowisko jest całkiem spore. To są cmentarze. Czy możemy znaleźć coś na tym cmentarzu? Beczki. No, diament w beczce. Nie obrażaj się. Okej, tu są figurki. Szkielet. No dobra, połapmy sobie jeszcze trochę doświadczenia, póki ten boost do doświadczenia trwa. Dobra, co ty nie możesz zaatakować? Nie może tam dojść po prostu. Dobra, ty już atakuj kolejnego przeciwnika, ja sobie z tym poradzę. Dobra, szkielet, szkielet. Jeszcze trochę tego miejsca mamy, więc znalezienie kupca nie jest tak naglące. Ale już powinniśmy się tak rozglądać i to bacznie. Jeżeli chodzi o tę profesję. Natomiast na razie jeszcze możemy sobie pozwolić na to, żeby przeszukać to i owo. I trochę dodatkowego ekwipunku zdobyć. Dobra, kilka szybkich ataków, no i to nam pomogło. Ciekawe, czy w tym obozie będziemy mogli odpocząć. Albo kupić ekwipunek do odpoczynku. Czyli te śpiwory. Chyba się zapowiada na burzę. Nie dość, że kruki są gdzieś nisko nad głowami, to jeszcze dodatkowo grzmi gdzieś w oddali. Dobra. Im szybciej załatwiamy przeciwnika, tym lepiej przecież, nie? Dobra, zakładam, że już nam gdzieś o 96 na 98. Rubin. Powoli zaczynam brakować miejsca. Dobrze, że możemy kliknąć albo na postać, albo na nazwę. To po prostu ułatwia strasznie celowanie. Kolejny diament. Dobra. Co nam tutaj jeszcze zostało? Jeszcze jedna taka krypta. Dajmy sobie odnowienie energii. Chociaż trochę jej nam się przyda. Dobra. I jeszcze raz double strike. Chociażby jeszcze raz. No i fair deal, pozbierajmy sobie tylko to, co z nich zostało. Zawsze to trochę więcej doświadczenia, no przecież. Dobra, jakoś przeboleję. Natomiast mam nadzieję, że jeden z nich, z tych złodziei, zajmuje się jeszcze handlem. Luther the Merchant. Witam cię serdecznie, Lutherze. Chciałbym coś kupić, sprzedać. Co ty tutaj robisz w ogóle? Spotkałeś tych złodziei na drodze i dla bezpieczeństwa po prostu postanowiłeś z nimi wędrować. Fair.
Co masz na sprzedaż? Ja bym chciał się też czegoś pozbyć. Więc tak. Sprzedaj skarby i śmieci. Fair deal. Nie będziesz w stanie ich odkupić, tylko że po co mi śmieci, nie? Dobra, łuki. I to wszystkie średniej jakości, więc spokojnie możemy się tego, oj, pozbyć. Z jeden hide armor na pewno sobie zostawimy, z tegoż to względu, że może spotkamy kogoś na swojej drodze, kto będzie go potrzebował. Zastanawiam się, czym są śmieci tak naprawdę i skarby. Zakładam, że wszystkie te skóry i tak dalej. Na razie nie brakuje nam raczej miejsca w ekwipunku. Dobra, co my tu mamy? Pozbądźmy się tego. Dobra. Co my tutaj mamy? To wszystko to są zbroje, tak? I tutaj zdolności nadają nam właśnie zbroje. No niech będzie. Hełm, który ma dispel na sobie, zrzuca wszystkie efekty. Nieźle. Podpalenie. No, cuda wam powiem. Poczekajcie chwilę. Ja się tutaj rozejrzę. Bym miał większe obrażenia, gdybym miał dobry łuk. Chociaż na razie jestem skierowany trochę, nie powiem, na siłę. Ale też nie jest to jakiś specjalnie wiążący wybór. No nie? Ten cleansing to jest całkiem niegłupi pomysł. Zróbmy sobie to w ten sposób. Wezmę ten łuk, bo jestem nim wielce zainteresowany. Miejsce do spania. Ten śpiwór sobie zabiorę na pewno. Raczej potki nie bardzo. Odnawiają mało. Raczej są niepotrzebne. Natomiast jedzenie chyba lepiej działa. Wystarczy, że przeżyjemy walkę. A to już nie powinno być w naszym przypadku takie specjalnie trudne. Od połowę życia. Więc ja bym sobie tak zakupił tego ze 3 sztuki. Dobra, na razie mi to wystarczy. Tu posprzedawałem co się dało. Dobra, zajmijmy się teraz zmianą ekwipunku. Otóż zróbmy to tak. Tobie to zabiorę. Tobie dam łuk, bo może się przydać. Zrobimy to w ten sposób. Tobie dam ten Mace of Speed. Tę płytówkę też damy naszemu kompanowi razem z wielką tarczą. Płytóweczka, proszę bardzo. I usuwanie wszystkich efektów. No i to mu się przyda. Dobra, 320 zdrowia. A ja mam 580. Nie, to i tak jestem mocno do przodu. Cóż, ale jeden dostałem z tej książki witalności. Więc może by takiemu dać ten łuk. Ale on się nie zna na strzelaniu z łuku. Chociaż żeby coś podnieść, to i tak ja muszę być blisko, i tak ja muszę być blisko. Czyli to się w ten sposób nie da zrobić. Fizycznie w tej grze raczej nie będziemy strzelać z łuku. Dexterity na drugim poziomie. On niedługo będzie miał poziom. Więc się zastanowię później. Teraz, ty miałeś jeszcze hełm. Oddaj ten hełm. Hełm witalności z oczyszczeniem. To damy jemu raczej. Okej. Okay. Raz, że przydadzą mu się punkty życia, a po drugie, dobra, dajmy mu to, dajmy mu z powrotem tę zbroję i ten Mieczysław, niech tak będzie. A dwa, on po prostu nie korzysta z energii, więc dla niego to będzie lepszym wyborem. Tak, chciałbym coś kupić, może dla niego broń po prostu znajdę lepszą, Overpower.
To może nie być taki głupi pomysł. To sprzedajmy oczywiście też ten łuk. Oczywiście sobie zatrzymam. Dobra. Dajmy mu jakąś lepszą broń. No i super. Wyszło całkiem nieźle. Przydałoby się odpocząć. Tylko problem leży w tym, że tutaj musielibyśmy zużyć to cudo do odpoczynku w każdym bądź razie. Okej. A tutaj, żeby odnowić energię, muszę się napić miodu, czerwonego wina albo coś w tym stylu, tak? Żeby odnowić sobie małą ilość energii. Niech będzie miód jeden. Oj. Jedno wino. Okej, rozumiem, że ta energia to tak się średnio odnawia. To już wiemy mniej więcej, jaką ścieżkę obrać, czyli idziemy sobie w tą siłę i witalność. Dajmy sobie 4 w siłę. Musi być siła. Ło, musi być siła. Dobra. Zabierzmy z tych szkieletów to, co tam po nich pozostawało. Tu już chyba niczego takiego nie mogłem znaleźć raczej. O ile dobrze pamiętam. Tak, raczej tu nic nie było, albo przynajmniej ja niczego nie zauważyłem. Ruszmy dalej. Żeby ruszyć dalej, prawdopodobnie muszę się udać przed siebie. No, on ma tu jeszcze 2 beczułki. Z surowym mięsem. Całego kurczaka, którego mógłbym sobie usmażyć. Żeberka, które mógłbym sobie usmażyć. 2 razy bedroll. No, na razie nie potrzebuję odpoczynku. Fakt, że mam plus 10 tylko procent mój boost do expa, ale... No, kolejna duża mapa. No ale tą mapę odkryjemy sobie już w kolejnym odcinku. Ja wam na razie bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce.